dużo zajmowała czasu na tej konferencji, która trwa kilkanaście minut, w każdym razie filmik na jej oficjalnej stronie ma kilkanaście minut, bardzo dużo czasu właśnie poświęciła partii no do właśnie odkręcenia sprawy tego reportażu TVP. Tak więc słuchając drugiego reportażu TVP, który macie tutaj publikowany, albo mieliście, zakładając, no, że montaż tam jest taki, a nie inny, że można rzeczywiście bardzo dużo w kontekście zmienić, ale z tego, jak to oglądałem, no to wychodziło, pomijając jakieś freudowskie pomyłki, że tamto przedsiębiorstwo zniszczono, a potem się poprawiło, że próbowano zniszczyć, a ona się nie dała. Także odcinanie się od tego projektu, odcinanie się od wspólnika, gdzie rzeczywiście w jednej siedzibie byli i nic nie wskazywało na to, że to są osoby, które nie są ze sobą powiązane. Wskazuje to na to, że no ten stowarzyszenie, ta Polska 3.0, ta Polska Innowacyjna, te klastry, te centrum logistyczne mogło być, a może ten projekt już się tak nie rozwijać, jak się rozwijał, bo z drugiej strony, jeżeli jesteście przedsiębiorcą i chcielibyście gdzieś się zapisać do takiego klastra, czy brać udział w takim stowarzyszeniu, to jeżeli będziecie szukali informacji na ten temat, no to z jednej strony będziecie mieli panią Angelikę, tutaj jest zespół parlamentarny, służba Unii Konfederacji, ale nie wiem, że jest w Sejmie, tutaj grilluje i jest pokaz filmu, tutaj jest w Sejmie, tu jest konferencja, tak, bardzo dużo takich zdjęć, to wszystko buduje wiarygodność, a z drugiej strony gdzieś na samej górze, bo tak działa internet, będą tutaj śledztwo TVP, będzie tutaj jeden drugi odcinek takiego programu Alarm i człowiek się już dwa razy zastanowi, zanim